Dobry moment, by przedstawić Państwu Akademię Żartów w wersji deluxe, którą jak zwykle rozbierze dla Was redaktor Liść. Z pomocą Alberta, któremu dziękuję za dowcip podesłany na list. No proszę. Ja myślałem, że Alberta zastąpił ten Carrefour Express. Nie. To Albert. To nie ten. Zwany Bertim. Generalnie do ciebie. Pozdro Berti. Bertim. Jak ci wisi dwa tysie, dorzuć jeszcze 40%, zajmiemy się egzekucją tego długu. Kra. To znaczy, czy mogę już zacząć? Czy mogę już zacząć? Poczekaj, to jeśli chcesz zacząć, to może tak profesjonalnie. Dobra. Tak, proszę Państwa, zaczyna się Akademia Żartów w wersji deluxe. No i teraz powinienem podziękować Bertiemu, który podesłał mi ten... Jest rok 2042. Słaby program, próbuję przedstawić Akademię Żartów w wersji deluxe. Przed wami! Pra babcia z Zygmunta. Kto przed wami? Już za wami, przecież nie mogę was dogonić. No dobrze, kiś! Co ja to chciałem powiedzieć? Dajcie tego niebieskiego dropsa, bo mi się Agnieszka przypomniała. Dobra, szybciutko, bo szkoda czasu. Małżeństwo ze sobą zasiadło przed kanapą, znaczy na kanapie przed telewizorem, rozmawiają i żona mówi: słuchaj, jesteśmy tak długo małżeństwem, ja po prostu już mam dość, już po prostu mi się... Chciałabym posiąść z tobą na telewizorze przed kanapą. Mam to po dziurki w nosie, wiesz, ciągle to twoje nagabywanie w sprawie seksu. Po dziurki w nosie, bo się... No właśnie, nagabywanie w sprawie seksu, ciągle tylko łatołażenie za mną, to takie namawianie. Bungan, właśnie. Więc ustalmy jedną rzecz. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i zróbmy tak. Wprowadźmy sobie taki kod. Kod dotyczący naszego wzajemnego pożycia erotyczno-seksualnego. Jeśli ja na prawej ręce... Jeśli chodzi o koty i seks, przychodzi mi tylko jedna osoba do głowy. Ja wychodzę. Dobranoc. No mów ten żart. Mówię, ale tego nikt nie słucha. No i to mnie po prostu deprymuje. No. Agnieszka, przepraszam. No, nigdy więcej nic nie opowiem. Słuchacie tego żartu, czy nie? Jaki numer, jaki? 71296. No i żona mówi tak: ustalmy, jeśli poczekaj, będę miała bransoletkę. Na razie nikt nie napisał, że słucha. Aha, no dobra. Może ja wyślę szybciej. To może ja dokończę, a ludzie niech wysyłają, czy słuchali, czy nie słuchali. No no. No. Na razie jeśli nie, będę... Na razie nie wysyłają. No, może nie śmieszne. No jeszcze nie wiadomo, przecież go nawet nie zdążyłem za przeproszeniem rozpocząć, no. No to może się pospiesz, no. O, poczekaj. Żona mówi tak: jak będę nosiła bransoletkę na prawej ręce, to znaczy, że z różnych powodów na przykład nie mogę albo nie chcę. I wtedy proszę cię, żebyś mi dał spokój. Jeśli natomiast będę miała bransoletkę na lewej ręce, to znaczy, że mogę i nawet chcę. I mąż mówi: no słuchaj kochanie, oczywiście, uważam, że bardzo dobry pomysł, natomiast nasze małżeństwo powinno się opierać na równych zasadach i w związku z tym... Poczekaj, Bartku, poczekaj. Jak masz na imię ty, który słuchasz? Rafał. Dzięki, Rafał. Dzięki, Rafał, że słuchasz. No to dawaj, Bartek, dalej. Nie, nienawidzę was. W każdym razie... W każdym razie mąż mówi, że powinno to obowiązywać w obie strony, prawda? Nie co, tylko żona. Ona mu powiedziała, że jak będzie miała ochotę na seks, to... To na prawej bransoletkę będzie miała, na prawej ręce, aha, a jak nie będzie miała, znaczy tam na lewej. Aha. I mąż mówi: dobrze, ale w takim razie musimy przyjąć jako zasadę, że to obowiązuje w dwie strony i z mojego punktu widzenia może to wyglądać tak, że ja się zgodzę na twoje warunki pod jednym warunkiem, że zrobimy tak. Jeśli ja będę z łazienki wychodził w bokserkach, to prawdopodobnie albo mi się nie chce, albo nie mogę, albo albo coś. Jeśli natomiast będę wychodził z łazienki bez bokserek, to mam gdzieś to, na której ręce ty nosisz bransoletkę. I co, zgodziła się? Na to za tydzień. Za tydzień. Dobra,